Popielcowe kozania i postne jodło. Popielcowe kozania to był kejsi gryfny zwyk, najistogryfny, bo to jest tak, kej się człowiek dobrze naćko, szluknie ku temu dobre piwo lebo szykownego sznapsa, to zaroski mu się lindzyk łosknął tluje i na poczyno fanzolić. Jak tyż to sum Tadeusz Boj Żeleński kiedyś napisał. Miast czerpać próżną chwałę w tym, że jak z książki gada, w głupiutkie słówka małe calutka się rozpada, jak błazenkowie mali słówko się słówkiem cacka, to jędzo mu wywali, to szczypnie go znienacka. Wiele by sam szło opowiedzieć o stomajtych geszyki, które zawdy przy takiej przyleżytości roztomajte wicmany, wigiejce, szpasownicy na fanzolili, ale styknie tego, bo jak wszystko co dobre, mo przynajmniej jeden koniec. Jak to godał zawdy jeden mój kamrat, kej wylazował ze prykola od swojej lipsty. Tak też kejsik po każdej szumnej srogi zabawie przylazował czas na taki ci podkurek. Na ten czas nad rańcem, na doświtku, ke już napoczynają kochoty pioć. Ten podkurek to ci kejsik było fauniste śniadanie, po całki nocy balangowanio, kejdowało się na stół burakowo zupa, poradniowy bigos i całkę pęta wusztu. Teroski we zapustny wtorek, we tego śledzia, to za starego pierwy kej na zygorze pizło 12, wyszaltrowało się muzyka, albo muzykanty, kej byli, ustawali grać, a gospodarz smyczył ze kuchyni na stół terina ze srogim, kolistym deklem. Wszystkie stowali na obkoła, gospodarz dźwigał ten deklik, spod niego wyfurgnął dziambel, albo inszy ptok, teraz co nie śmiał to być papagaj, kiedy by se godął, bo to ci się se gościu mogła nazdać i że ją we nocy szterują. Na tej srogi terynie łostowali harynek, ten śledź i jajca. To wszystko bestusz sobie ludzie spokopili i że ze tym całkiem zapustym uciekło, pitło na zichę mięso, a przyszli jajca i wszystkie fisze, wszystkie zorty rybów. We ta noc, we ten rozpustny, zapustny wtorek, to była wieczerza, do kiery się rychtowało harynki, jajca i mleko. No, post całkiem pyskim, post od wszystkiego, no chopy można nie tak blank od wszystkiego, baby też miarkują młodszym oterowski godom. No ale posłuchajcie zaś tych gryfnych sztrofek. A tymczasem na krysztale król śledź zasiad okazale, no minęły grzeczne czasy pączków, szynek i kiełbasy, bo za śledzia jego mości cały naród ściśle pości, są i jaja jest oliwa, a śledź bladą, twarz żąkiwa. Kto zaś bardzo użyć rad, to by ogonek śledzia zjadł. Tego śledzia to najsto trzeba było weczkać i na ostatek popić to mlekiem. A w to by już tego nie zrobił, to był soruń i łoszkliwiec. A ta szczoda popielcowo to jest zwyk od dawnego pierwi. Kejsik to było tak, co ichni biskup suł jego łowiecką hasie na głowę, a nie skorzy po psalmach pokutnych, wyciepował ich ze świątyni i śpiewał słowecka, którymi pomboczek zapedział Jadamowi wyciepnięcie z raju. Wszystkie też pokutnicy styrceli za dźwierzami, tajlowali się na cztery zorty z kuli jej grzychów. Byli to ślimtające, słuchające, poklęczącku i styrczące. Pierwsze blank nie mogli wlazować do kościoła i no fechtowali inszych łożykanie za nich. Te drugie mogli już stoć w wesini i słuchać, co biskup, teroski farosz, uczy. Te poklęczącku wlazowali do głównej nawy i biskup mógł onych najisto pobłogosławić. I no te ostatnie, te stojące, mogli rzekać na całkiem mszy, ale bez komunii. Wszystkie zaś pokutniki mogli rzekać za odpuszczenie grzechów we wieli szczwortek. Oj, gęc pniogu.